Ze wstępnych szacunków strażaków wynika, że nawet 30 tysięcy złotych będzie potrzeba na pokrycie wszystkich szkód, jakie wyrządził pożar, do którego doszło w poniedziałek. Do działań zostały skierowane jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Polkowicach oraz Szprotawy. Dodatkowo również zostały zdysponowane jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie, które podjęły jako pierwsze działania ratownicze. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia z obiektu zostały ewakuowane osoby tam przebywające. Łącznie to było 18 osób, w tym 11 dzieci. Nikt nie został poszkodowany. Ogień pojawił się w jednym z pokoi na pierwszym piętrze, ale szybko rozprzestrzenił się też na inne pomieszczenia. W efekcie całe piętro nadaje się do remontu. Na szczęście podopieczni znajdowali się w innej części budynku. W sali wypoczynkowej doszło do zapalenia się łóżka, które zostało ugaszone przez przybyłych strażaków. Wstępnie wyceniono straty na około 30 tysięcy. Nieznana jest przyczyna pożaru. Ta przyczyna zostanie ustalona przez biegłego zakresu pożarnictwa powołanego przez policję. Czas działań to był około 3 godzin. Dyrektor Leśnej Górki, dawniej noszącej nazwę Dom Wczasów Dziecięcych, podkreślił, że na pochwałę zasługują pracownicy, którzy w porę i profesjonalnie zareagowali podczas pożaru. To było, że tak powiem, najlepsze z możliwych rzeczy, jakie się zadziały, czyli bezpieczna, spokojna ewakuacja budynku w momencie, kiedy zobaczyliśmy dym. I tylko też dzięki sprawnej akcji tutaj strażaków z OSP Przemku, z Polkowic i ze Szprotawy nie doszło po prostu do poważniejszych strat. Bardzo dużo się dzieje, bardzo fajne zajęcia, jest świetna kadra instruktorów, nauczycieli, pedagogów, która zawsze się sprawdzała od wielu lat i teraz troszkę mamy nowe otwarcie. No tu nas to trochę w jakiś sposób zaskoczyło, ale nie zachwieje to naszych dalszych działań. W Leśnej Górce przebywa aktualnie pierwszy z trzech turnusów, jakie zostaną zorganizowane podczas okresu ferii.